W czasie studiów polonistycznych, gdzieś tak pomiędzy trzecim a czwartym rokiem, wakacje spędziłem pracując przy myciu zwłok do kremacji w zakładzie pogrzebowym zaopatrzonym w krematorium w Stuttgarcie. Miałem już wprawę. Przed studiami pracowałem w ramach tzw. praktyk robotniczych na Izbie Przyjęć Chirurgicznej w Szpitalu Wojewódzkim na Arkońskiej, tudzież w pogotowiu jako sanitariusz. Myłem i czyściłem ciała specjalną gąbką lub szczoteczką, płynem, około 50-60 trupów dziennie po 12 godzin. Bardzo dobrze płatna robota, aż 600 ówczesnych marek zachodnio-niemieckich za dzień tyrki. Najtrudniej było z topielcami. Ciała o specyficznym zapachu, o różnych barwach tęczy, napompowane ciężką wodą i gazami. Współpracownicy odkażali swoje drogi oddechowe i pokarmowe spirytusem salicylowym. Dopiero po zakończonym dniu roboty szedłem na parę piw, bo nie w smak mi były salicyle. Dotknięcie śmierci. Nie wymaga od ciebie pragnienia mocnych trunków, żadnych narkotyków. Przeżywanie samo w sobie było kopem w mózg. Jak napisał Dostojewski we wspomnieniach z domu umarłych, człowiek jest takim gatunkiem świni, który potrafi do wszystkiego się przyzwyczaić. Wspomnienia z katorgi w Omsku, reminiscencje z krematorium w Stuttgarcie, czarne kłęby dymu z siwych metalowych kominów. Po umyciu na wierzch nagich zwłok zakładaliśmy tekturowe, jak niektórzy pisarze, symulacje garniturów i sukni z łatwopalnego tworzywa sztucznego. Tyle po nas właśnie zostanie. Kłębowisko dymu i chujowej energii. Podczas wizyty w celi śmierci aresztu śledczego przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie przechodzimy przez spacerniak wraz z fotografem i rzecznikiem prasowym, porucznikiem służby więziennej. W naszym kierunku podąża dziwny orszak. Dwóch policjantów z bronią i pałami w hełmach prowadzą wysokiego, uśmiechającego się do mnie szczupłego faceta odzianego w czerwony kombinezon, ręce i nogi skute łańcuchami. Na nasz widok zatrzymują się, pozwalając nam przejść spokojnie. Porucznik mówi: kategoria N, typ niebezpieczny. A taką miał fajną mordę, taką niewinną jak dziecko. Uśmiechnąłem się do niego. Mimo iż w swoim własnym dniu świra zapierdolił kilka osób. W samej celi przemknęła przeze mnie dziwaczna energia. Poczułem kosmiczne loty w stanie nieważkości. W czasach germańskiego miasta Sztetin bowiem była w tym miejscu cela śmierci więzienia gestapo. W tej malutkiej kapliczce wysypanej trocinami, stara metoda NKWD, krew łatwiej wsiąka, wystarczy zamieść, dokonano tysięcy morderstw. Ostatnia kara śmierci miała miejsce w 1978 roku. Potem, w 1988, był już tylko krótki film o zabijaniu, piąty odcinek Dekalogu Kieślowskiego. Dojrzała ataraksja, mocne duchowe przeżycie metamorfozy, przez jaką przechodzi podmiot czynności twórczych w akcie kreacji nowych światów, dostępnych w równoległym wymiarze wrażliwości, podczas zetknięcia z innym, drugim, znanym z psychoanalizy strukturalnej Jacques'a Lacana. Gdy przekazujemy informacje z zaświatów na zasadzie samootkręcającego się kranu, funkcjonujemy w relacjach nadawczo-odbiorczych. Nawet jeśli jesteśmy tego rodzaju medium, jest to prymarny gest wymierzony w kontakt z żywym człowiekiem. Na tym właśnie polega istota komunikacji z czytelnikiem. Jeśli uda nam się poruszyć drgania jego receptorów pod wieczkiem, mając cichą nadzieję, że towar nie jest martwy, a wieko nie jest zabite dechami, wszak według Macieja Maleńczuka człowiek staje się rozumny wraz z wiekiem do trumny. Pozorny guz, gwiezdny pył z celi śmierci Józefa Cipka, rzeźnika z Niebuszewa, podziałał niczym oddech dawno wymarłych światów samym ciężarem gatunkowym, który poczułem w płucach. Literatura albowiem jest pochodną walki o byt. Wynika z teorii ewolucji, konfliktu, buntu, prowokacji i niezgody na świat, w sensie Iwana Karamazowa. Jest odruchem wymiotnym organizmu, procesem fizjologicznym, a nie udawaniem wszechmocnego stwórcy, który w wyniku potężnego zaparcia, zatwierdzenia sytuacyjnego wysiedział świat na sedesie. Deszcz, wiatr, wydmy, delikatny sztorm nad zatoką. Wymarzona pora na nocną włóczęgę. Sięgnie uroczyska, skąd pochodzi skowyt mordowanych psów, płacz mew. Zanurz oczodoły w piasku, a mózg przepuść przez maszynkę do mielenia mięsa. Niech toczy ciebie śmierć, pór roku w noc krwawego przesilenia. A w noc kupały, tradycyjnie honorowo,
Oddam mocz do kutra rybackiego, podpalę kuter i wypchnę w Zatokę Gdańską, ponieważ nie ulegam presji żadnych świąt i nie mam zamiaru tańczyć z wiankiem na dół.